Wie pani, co to są dopalacze? No jak nie wiem? Wiem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Chciałam sobie kupić u pana kolekcję dopalaczy. To co to te dopalacze? Dopalacze to jest taka rzecz, która pobudza, wybudza, przyspiesza, no i daje powera. Ale w dopalaczach jest taka zasada, że jest chemia, domestos może być płyn hamulcowy, może być płyn zmiękczający i płyn rozpuszczalny. Aha, i może być rozpuszczalnik. O, i nawet eter może być. A długo trzyma? No, parę godzin. A pan już próbował tego? Niektóre się kolekcjonowało. Aha. A Jamajkę macie? Bo słyszałam, że Jamajka jest dobra. Nie. A melanż? Że? A melanż? A to i owszem. Ile u was? 20 złotych, 0,7 grama. Mhm. To też jakiś susz? No, też bardzo sympatyczny, wypłacający. Tak? Mhm. Ile trzyma? Jest legalne, są sklepy, nawet ja bym sobie ma... O, może ja sobie kurwa otworzę sklep z dopalaczami u Baśki. Dopiero by szło jak bułeczki świeże. Można pomyśleć, kokasiorek trzeba mieć. Dolewałabym do mestosa, eteru. A czemu do kolekcjonowania? Proszę? A czemu do kolekcjonowania? No bo są to produkty kolekcjonerskie. Przecież ja tego na półce nie będę trzymać, prawda? Proszę? Przecież na półce tego nie będę trzymać, prawda? No to już wiadomo, na kwestię za kolekcjonowanie zarządzania. I taki koleś to kupuje, koleś wychodzi, koleś zażywa, a w tym kurwa skład cała chemia. Domestos, rozpuszczalnik, benzyna, ropa, denaturat, eter. I jest git, zamykamy temat. Trucizna, tak zwana trucizna. To ma jakieś atesty, to jest przebadane? No, oczywiście. Tak. No, mamy sobie pan informację, paralizm. Mhm. A panu co najlepiej pasuje? Mi osobiście telefon urzędowy. Tak? Żeby to nie był krecik domu, to się wciąga przez nos, tak? No, ja sobie rozproszę, jak się kolekcjonuje. Ale ze mną pan może normalnie gadać. Proszę? Ze mną może pan normalnie gadać. No co wie pani? Żeby to się jakiś krecik do rur nie okazał. Bezpieczeństwa nigdy za wiele. Nie wiadomo, co powiemy, co nie są, prawda? No tak. No właśnie. Jeżeli pisze na towarze, że towar kolekcjonerski to jest z tego biznes taki, że ten, kto to sprzedaje, ma z tego biznes. I czyste rączki. A ten, co kupuje, to zażywa. Jamen, kaplica, trupia czaszka i dół. Po wątrobie, w ogóle cały organizm paraliżuje. Przede wszystkim wątroba, żołądek, wszystko, cały organizm ludzki. A najbardziej wątroba, żołądek i jelita. No ale wszyscy wiedzą, do czego to jest, prawda? No, oczywiście. No. Przecież nikt głupi nie przychodzi, prawda? No. A zdarzają się? Zdarzają się. Amatorzy? No pewnie. Się sprzedaje, jest klientela, oczywiście, obywowo, przyjemnie, miło, ale chuj. Jedna chemia, jedna trucizna i jeden kurwa grób. I wszyscy do jednego doła. No trucizna, jedna trucizna to z tych dopalaczy, z tych sklepów. Proszę pana, jakie jest działanie tego, jeżeli ja bym chciała sobie kupić? Proszę? Jakbym chciała sobie to kupić, jakie to jest działanie? Kolekcjonerskie. Kolekcjonerskie, a wyraz kolekcjonerski. Czy bierze pani sobie coś takiego? Ma pani jakiś klaser w domu? Mam. O i super. Bierze pani sobie to wkłada do klasera. No i to z czasem, z latami nabiera wartość kolekcjonerską. Działania to nie ma, nie? Nie ma działania? A na drugi dzień, po takim dopalaczu, to koleś, kurwa, oddział kliniczny
oddział zamknięty wewnętrzny, klinika, czy szpital ogólny, czy wojewódzki, czy powiatowy, czy gmina. Leży koleś, kurwa, nieprzytomny 2 dni. Kroplówka i kurwa finał dopalacza to jest. O produktach kolekcjonerskich wciągnąć? No, ale jak sobie pani coś ściąga, to pani może sobie nawet i buta wciągnąć. Pani nie powie, że pani ma to, co pani sobie będzie robiła, to jest pani sprawa, nie? A czemu pan tak zaraz z grubej strony leci buta wciągnąć? No nie, no mówię, może pani nawet i buta wciągnąć. No przecież skoro pani mówi, że to jest do placera, do kolekcjonowania. A czy są u pana buty w sklepie? I taka kurwa prawda. Dlatego pamiętajcie, najlepsza jest natura. A natura co to jest? Przyroda. To co rośnie w ziemi, to co kiełkuje i to co kwitnie. Ale proszę mi coś powiedzieć więcej, czy to jest niebezpieczne? Proszę panią, czy mam się martwić o syna? Jak to zażył? Ale czy on to zażył? Tak. A co zażył? Jamajka. Jamajka? To w ogóle takiego produktu u nas nie ma, Jamajka. I słuchajcie, nie bierzcie, nie kupujcie, dopalać. Bo nie wiadomo, co w tym jest. A jak się zatrujecie, to taki właściciel czyściutkie marszczki. I co najlepiej schodzi, proszę panią? Ale zależy, co pani chce, musiała pani to przyjść osobiście zobaczyć, bo to wszystko jest wyłożone. Melanż, czy schodzi dobrze, melanż? No, no tak, tak, między innymi to też. Halo? To się wciąga czy pali, tego melanża? Ale to z tego, co wiem, to się pali. Aha. Pali się raczej. No jak to ma efekt, nie wie pani? Oj, nie wiem, nie. No dobrze, do widzenia. Dziękuję. Wszyscy się kurwa boją udzielać informacji telefonicznej. No. Weź do okna kurwa, bo ściskam.